Witajcie. 10 czasowników za nami. I zanim przejdziemy dalej, to pomyślałem, że fajnie by było przypomnieć i teraz tak jakby zestawić to wspólnie, zobaczyć, czy faktycznie ja już te 10 czasowników znam. Umiem zastosować. Be, have, go, come, do, make, give, get, look and take. Okay? Te 10 ważnych czasowników, które na co dzień używamy, w wielu sytuacjach, w wielu zdaniach będą potrzebne. Więc wymyśliłem, słuchajcie, teraz taki teścik. Test your verbs. Przetestujemy się. I ćwiczenie będzie następujące. Uwaga. Z tych 10 czasowników macie wybrać jeden czasownik i wstawić go w odpowiedniej formie. I macie to zrobić, zanim ja to zrobię, ok? Czyli teraz tak, siadamy i ja czytam zdanie, czekam chwilę, wy wstawiacie czasownik, czyli go czytacie sobie głośno przed komputerem i później ja czytam dalej i widzicie, czy macie dobrze, czy nie. No więc uwaga, pierwszy przykład. Wstawiamy czasownik w odpowiedniej formie. Why don't we camping? Jaki czasownik potrzebujemy? Uwaga. Czasownik go. A może byśmy pojechali pod namiot? Why don't we go camping? Two. We must something to help her. We must do something to help her. Musimy zrobić coś, żeby jej pomóc, tak? I w tym wypadku to jest to do, a nie make właśnie, prawda? Uwaga. Three. Let's a party. Uwaga, czasownik have tu jest potrzebny. Zróbmy imprezę. Nie make i nie do. Nie take. Have. Let's have a party. Zróbmy imprezę. Four. It's delicious. Mamy teraz ktoś, spróbowaliśmy jakiegoś ciasta czy czegoś, posiłku, zupy, nie wiem. It's delicious. Who? Uwaga. Who made it? Kto to zrobił? Tak? Bo make jest do posiłków, cokolwiek by to nie było. Ale dobre, kto to zrobił? Who made it? Who made it? Five. God always at the heart. Po którym czasowniku było? At? Po czasowniku look. Ale uwaga, God, trzecia osoba. Czyli Bóg zawsze patrzy na serce. God always looks at the heart. Six. It really good on you. Ktoś coś ubrał i my mu mówimy. It. Ten sam czasownik. It looks really good on you. Dobrze ci w tym. Czyli, że noś to, tak, dobrze ci w tym. It looks really good on you. Seven. Can you me some advice. Który czasownik z tych 10? Give. Can you give me some advice? Czy możesz mi coś doradzić? Eight. Me a call before you leave. Zadzwoń do mnie zanim wyjdziesz. Jaki czasownik? Znowu ten sam. Mówiliśmy, że się mówi give me a call, zadzwoń do mnie, give me a call. Tak jak daj buziaka, give me a kiss, tak samo give me a call before you leave. Nine. What do they... Are they doctors? Czy są lekarzami? Czyli czym się zajmują? Który będzie czasownik? What do they do? Do powiedzieliśmy, że nie tylko robić, w sensie zrób coś, do something, ale też zajmować się czymś. What do you do? Czym się zajmujesz? Ok. Dziesiątka. Ten. The dish well with a light salad. The dish. Chodzi o potrawę. Potrawę, danie. Well with a light salad. Z lekką sałatką. Uwaga. Tu potrzebny czasownik. Go w trzeciej osobie. The dish goes well with a light salad. Czyli
to danie pasuje, czy do tego dania pasuje lekka sałatka. 11. Helping children me happy sprawia, że jestem zadowolony. Jak to było sprawiać w języku angielskim? Czasownik make. Ale trzecia osoba, bo helping children makes me happy. 12. It me some time to understand what happened. Trochę czasu zrozumienie tego, co się stało. Czyli it, który czasownik? Take, odmieniony odpowiednio, bo mówimy o przeszłości. It took me some time to understand. Zajęło mi trochę czasu zrozumienia, ale już wiem, o co chodzi. 13. To nie ma sensu. Cała ta sytuacja, te wszystkie rzeczy, które się dzieją teraz, pandemie, nie pandemie, prawda, wymysły. To nie ma sensu, ktoś powie. Ale w języku angielskim tam nie ma czasownika mieć. Uwaga, kto pamięta? It. Znowu czasownik make potrzebny z S-ką. It makes no sense. It makes no sense. 14. Just. Spróbuj, który tu czasownik dawaliśmy. Give it. Give it a try. Give it a try. Spróbuj, tak jak give me some advice. 15. We were just fun. Który czasownik łączymy z fun? Have, ale w odpowiednim czasie. Czyli we were just having fun. Tu mamy were, więc musi być continuous. We were just having fun. Tylko się bawiliśmy. 16. Hi! How are you? Mogło być samo how are you, jak się masz. Ale jest druga opcja, mówiliśmy. How are you doing? Czyli znowu do tu w tym zastosowaniu, gdzie pytamy kogoś, co u niego. How are you doing? How are you doing? I'm fine. 17. You need to a bus number 5. Musisz jechać autobusem numer 5. Uwaga, mówiliśmy przy pojazdach dajemy czasownik take. You need to take a bus number 5. Ok? I uwaga, jeszcze 3 do 20. Jesus! What's into wine? Ktoś pamięta wydarzenie z Kany Galilejskiej? Zamienił wodę w wino. Który to z tych naszych 10 czasowników będzie? Jesus? Uwaga. Odpowiednio odmienione, bo to już było. Made water into wine. Zmienił wodę w wino. Made water into wine. 19. God us strength when we need it. Który z czasowników? Daje. God. I odmienione z S-ką oczywiście. Gives us strength when we need it. Daje nam siłę, kiedy jej potrzebujemy. Gives us strength when we need it. No i słuchajcie, ostatnie to jest zdanie dla was. Takie zdanie dla was. Specjalnie dla was. Skoro się uczę, skoro powtarzam, skoro oglądam te filmy, skoro cały czas coś robię, to znaczy, że my English is... Który z czasowników? 10 pierwszych? Get. My English is getting better. Z dnia na dzień, prawda? Z lekcji na lekcję mój angielski staje się coraz lepszy. Tak sobie powtarzajcie i w to wierzcie, bo tak jest. My English is getting better. Koniec powtórki. See you.